Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco, spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Marcin Wasulik już w zielonogórskich barwach. Pierwsze takie spotkanie wagi ciężkiej. Wiem, że jesteś fanem boksu z fanami w takiej ilości. Jakaś trema, nerwy, czy to już jest spokój dla takiego żużlowego wyjadacza jak ty? Nie, ja akurat czułem naprawdę spokój. Mamy tutaj, siedzimy z chłopakami, fajna atmosfera jest, także ja się cieszę na to spotkanie i bardzo pozytywnie. Krąży taki żart, tutaj anegdota, że kiedyś jeden z żużlowców, jak przyjechał tutaj na prezentację, a wracał do Gorzowa, bo stamtąd pochodził, to wiesz, gdzie się odezwał po raz pierwszy z wrażenia? Nie. Skwierzyna. Także to jest kaliber, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Ja się cieszę bardzo na tą prezentację i mówię, już się cieszę na godzinę 17. Oswojony z tą myślą, że w Zielonej Górze będziesz w przyszłym sezonie punktował, z jakimi nadziejami do tego Falubazu przychodzisz? Na pewno chcę być bardzo mocnym punktem tej drużyny. Chcę pomóc drużynie zdobywać jak najwięcej punktów, jak najwięcej wygranych w meczach. I mi się wydaje, że to jest cel wszystkich zawodników, którzy są tutaj we Falubazie, żeby naprawdę stworzyć monolit, który będzie mocny i który będzie walczyć o jak najwyższe cele. Mówi się, że taką przeszkodą możecie być dla siebie wy sami, czyli chodzi o mocne charaktery, o duże ego. Ty się w jakimś stopniu obawiasz, że jak się takich 5 mocnych charakterów gdzieś tam zepnie, to może być ciężko? A moim zdaniem to akurat nie jest problem, bo jest lepiej pracować z 5 mocnymi zawodnikami, niż z 5 słabymi zawodnikami. Także na tyle myślę, że wszyscy jesteśmy profesjonalni. Że na tym to, że jesteśmy w stanie sobie, jeżeli na to sytuacja pozwoli, pomagać i wspólnie wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na jednym wózku i ten wózek będziemy razem ciągnąć jako drużyna i do tego tak wszyscy podchodzimy. Super Falubas, jak pasuje to hasło, jak ci się ono podoba? Taki trochę Superman. A takie bardzo komiksowe. Uśmiechamy się na tym, jest to pozytywne, miłe i coś wesołe. Teraz trzeba być super na torze, nie można dać plamy. A myślę, że tutaj nie trzeba łączyć jakoś ten super Falubas z tym, żeby jakoś coś tutaj robić sobie presję, że ci super na torze. Wiadomo, każdy chce być super na torze, ale mi się wydaje, że tutaj to hasło jest bardziej takie, żeby też kibice mogły to jakby tak też mówić o tym i tak jest. To jest to przyjemne, śmieszne, miłe i to też powinno być w sporcie, taka przyjemna atmosfera. Jak będą w Pana przypadku wyglądały przygotowania do nowego sezonu? Już wszystko ustalone, rozpisane co do dnia czy co do tygodnia? Tak, ja już od długiego czasu tam mam sprawdzony tok przygotowań i tak naprawdę sezon dla mnie może się zacząć w każdej chwili, bo ja te przygotowania i trip taki treningowy robię praktycznie na co dzień i nie ma u mnie coś takiego, że jestem, no wiadomo, tam parę tygodni poza sezonem, wiadomo, sobie odpoczywam, bo to organizm też potrzebuje, ale tak naprawdę od końca listopada, grudnia to już jestem w takiej pogotowości, że to mogę wsiadać, nieważne w który dzień na motor, to jestem przygotowany. Sponsorem filmu jest Centrum Kamienia Franco. Spieki kwarcowe i kamienie naturalne. Falubas TV wspiera firma Marvis, producent myjek warsztatowych. We'll be right back.